Gdańsk, morska stolica Polski, odwieczny port u ujścia Wisły, zawsze budził fascynację. Można ją znaleźć w relacjach podróżników, raportach dyplomatów, dziennikach kupców i zapiskach kronikarzy. Już najstarsza panorama miasta z 1573 roku zawiera taki oto opis. Skoro ktoś zobaczy Gdańska, zaiste królewskie bogactwo, jego wały i mury, domy mieszczańskie i publiczne budowle miasta, w których niewiarygodny zbytek współzawodniczy z najstaranniejszą artystyczną robotą, gdy ujrzy rozmiar portu, a w nim bajeczną mnogość statków, spostrzeże miejski samorząd i niesłychane zasoby miejskiej kasy, to musi przyznać, że to miasto z boską pomocą do takiego rozkwitu doszło. Chociaż początki jego małe były i niepozorne, teraz zaś jest sława onego miasta takiego rodzaju, że nie ma chyba narodu na świecie, do którego by wieść o nim nie dotarła, złączona z najżywszą oceną jego imienia. Jeszcze nigdy nie było w nim przybysza, który by go nie wysławiał, nie tylko z racji położenia i piękna budowli, ale też ze względu na bohaterskie cnoty i obyczaje jego światłych obywateli. Thank you.
Widok z lotu ptaka pokazuje istotę miasta, port w sąsiedztwie dawnego ujścia Wisły. I gęstą zabudowę zabytkowego śródmieścia. Brama wyżynna i polski orzeł z jej herbowego fryzu. Nawet katownia może być piękna. Złota brama i wieża więzienna. Ulica Długa i gdański policjant na tle ratusza. Czerwony salon w domu Upchagena. I kuchnia. Latarnie w przedprożu ratusza. Wieża ratusza z figurą króla na szczycie hełmu. Wejście do ratusza pełne kwiatów, a obok stare wzorce miar, których trzeba dotknąć na szczęście. Piękne szczegóły architektury dostojnego gmachu. Portal w ratuszowej sieni i schody, po których chodzili królowie. Drzwi z Adamem i Ewą przeniesiono tutaj z owianego legendami domu Ferberów. Sala czerwona z niderlandzkim kominkiem i weneckim
plafonem. Widok od ratusza w stronę Bramy Zielonej. Neptun króluje na fontannie przed dworem Artusa od 1633 roku. U dołu polski orzeł. Fasada dworu Artusa z przywróconym w roku 1932 dawnym laskowaniem okien. Sień Gdańska. Orzeł z portalu. Schody. I wnętrze dworu Artusa. Sąd ostateczny Antoniego Müllera. Piec z roku 1545. Kazimierz Jagiellończyk, orzeł Jana Sobieskiego, modele statków, chorągiew Stanisława Augusta Poniatowskiego i posąg Augusta III. Fasada złotej kamieniczki burmistrza Szpajmana, pełna bohaterskich scen, podobizn królów i cesarzy. Na szczycie figura Fortuny, pod nią Kleopatra, Edyp, Achilles i Antygona. W portalu alegoria miłosierdzia, a w przedprożu kwiaty. Drzwi Sieni Gdańskiej, tutaj bez orła, wyłamanego przez hitlerowców. Po długim targu jeździły tramwaje. Brama zielona od strony Motławy. I obserwatorium astronomiczne zainstalowane w roku 1866 na Domu Przyrodników. Niezmieniona od wieków panorama starego portu na Motławie. Przeładunek worków ze zbożem przy historycznych spichlerzach. Żuraw z XV wieku nadal zdolny do dźwigania ciężarów. Targ rybny, na którym od 6 wieków handlowano rybą. Wiekowych mostów, bram i spichlerzy. Stary port nadal pracuje. Idziemy długim pobrzeżem i zaglądamy w prześwity bram. Herby na stągwiach mlecznych i bramie straganiarskiej. Baśniowy świat przedproży, balustrady, kule. Kraty i żygacze o fantazyjnych kształtach.
Gotycki cud kościoła mariackiego od strony targu Wąchanego przy ulicy Chlebnickiej. I od ulicy Kaletniczej. Dachy kościoła mają prawie hektar powierzchni. Jak świadomie średniowieczni mistrzowie kształtowali tę bryłę, zdobiąc ją tylko tam, gdzie wyrasta ponad domami. Wnętrze kościoła pełne arcydzieł, ołtarz świętego Reinolda. Sławny sąd ostateczny Memlinga i oszałamiający przepychem ołtarz główny. Organy kościoła mariackiego nie miały sobie równych nad Bałtykiem. Królewską kaplicę ufundował Jan Sobieski dla gdańskich katolików. Rzeźby fasady wykonał Andrzej Schlitter. Słynna brama zakochanych na targu Wąchanym. Ulica Tkacka z widokiem na zbrojownię i szczyty zbrojowni z postaciami żołnierzy gdańskich. Stalowe kule z błyskawicami przedstawiają wybuchające pociski. W środku fasady wschodniej we wnęce Pallas Athena, bogini wojny, a u dołu fasady zachodniej kozak, który z rozkazu Stefana Batorego ściął we Lwowie swojego władcę Hosudara Iwana Podkowę. Pomnik wojskowy na tle renesansowych domów na Targu Drzewnym. Domek galeriowy i gotycka fasada Świętej Trójcy. Ratusz Starego Miasta przy ulicy Korzennej. Nad portalem nieodłączne kwiaty. Wyspa Tarcza z pełnym uroku domkiem młynarzy. Wielki młyn zbudowany w połowie XIV wieku i ciągle czynny. Wieża kościoła świętej Katarzyny, z której co pół godziny spływa na okolice melodia dzwonów. Domki rencistów przy kościele świętej Katarzyny. Ulice Malarska, Katarzynki. Dworzec główny z roku 1900. Twierdza Wisłoujście, bezcenny zabytek sztuki fortyfikacyjnej w sercu ruchliwego portu. Thank you.
Charakterystyczna fasada dawnego kościoła cystersów w Oliwie, od 1925 roku katedry, francuski gotyk prezbiterium, rokokowy pałac i park opacki. Płyniemy do Sopotu. Statek Przymolo. Sopot z lotu ptaka. Plaża przed wybudowanym w 1926 roku hotelem kasyna. Promenada wzdłuż brzegu. Opera leśna ściągała w sezonie miłośników opery z całego świata. Dodatkowa atrakcja Sopotu. Wyścigi konne. Pierwszego września 1939 roku, godzina 4:45. Atak na Westerplatte. Płonie podpalona poczta polska. Wjazd Führera. Kto płaci za te flagi? Marzec 1945 roku. Początki odbudowy. Oglądanie współczesnego Gdańska zaczynamy od centralnie położonych stągwi mlecznych.
Na pierwszym planie spichlerze, których odbudowę dopiero rozpoczęto. W tle niezrównana panorama zabytkowego centrum, po mistrzowsku odbudowanego z wojennych zniszczeń. W widoku miasta oglądanego od wschodu wyróżniają się zielona brama, bardziej podobna do pałacu, dom angielski, największy w dawnym Gdańsku, z wieżyczką na dachu, ratusz i kościół mariacki. Główny wjazd do miasta prowadził przez renesansową bramę wyżynną. W gotyckim przedbramiu ulicy Długiej od 1604 roku funkcjonowało więzienie. Wspaniały wystrój bramy wyżynnej z roku 1588 jest dziełem Willema van den Blocka. Główną ozdobą są herby Polski. Prus królewskich i Gdańska. Misterne szczytnice katowni wzniesiono w roku 1594. Nad nimi góruje imponująca wieża więzienna. Na targu węglowym teatr, zbrojownia, obok niej baszta słomiana z murem z XIV wieku, dwór świętego Jerzego z roku 1492 i złota brama z 1614 roku, dzieło Abrahama van den Blocka z alegorycznymi figurami dłuta Piotra Ringeringa. Wejście na ulicę Długą, reprezentacyjną arterię prawego miasta. Fasada bramy łączy klasyczną symetrię z niderlandzką ornamentyką. Idziemy ulicą Długą, podziwiając różnorodność kamieniczek. Zaglądamy po drodze w ulicę Tkacką z widocznymi w oddali wieżyczkami zbrojowni i wracamy do przepychu najbogatszej ulicy w Gdańsku. Wszystko tutaj cieszy oko, portale, wywieszki i fasady. Po drugiej stronie ulicy dom Upchagena z 1776 roku, przyszłe Muzeum Wnętrz Mieszczańskich z epoki Stanisława Augusta. Dom Ferberów, siedziba rodu, z którego pochodziło 6 burmistrzów i 1 biskup. Szczegóły fasady zachwycają dobrym smakiem. Kamieniczka Van Kampenów z 1563 roku mogłaby równie dobrze stać w Antwerpii. Na ulicy Długiej można znaleźć wszystkie style architektoniczne od gotyku do secesji. Nad wąską i krzywą ulicą Kaletniczą góruje od wieków potężna wieża kościoła mariackiego. Fasada ratusza prawego miasta odzwierciedla historię budowy od XIV-wiecznych fundamentów do ukończonego w 1561 roku niderlandzkiego hełmu wieży. Tutaj biło serce miasta. Przedproże i portal roboty Daniela Egerta pochodzą z 1768 roku. Główną ozdobą sieni ratusza są rżnięte w dębie kręcone schody z połowy XVII wieku z wejściem ozdobionym piękną kratą.
Ornamentyka portalu z około 1680 roku nawiązuje do morza i żeglugi. Napis głosi: walczmy za prawo i społeczeństwo. Całość wieńczy herb Gdańska i orzeł z tarczą Sobieskiego. Otwarte drzwi zachęcają do wejścia do wielkiej albo letniej izby rady, najpiękniejszej w ratuszu, której wystrój udało się uratować. Kominek z 1593 roku jest dziełem Wilhelma Barta z Gandawy. Obrazy plafonu, ukończonego w roku 1608, malował Isaac van den Blok. Dolna część centralnie umieszczonej apoteozy Gdańska przedstawia długi targ tańczących flisaków, kupców w rozmowie z Merkurym i polsko-gdański uścisk dłoni przed dworem Artusa. U góry ręka opatrzności pewnie utrzymuje Gdańsk pod skrzydłami białego orła. Kominek małej albo zimowej izby rady zbudowano z kilkunastu rodzajów marmuru. Również kamlaria odzyskała część swojego wystroju. Brak w nim niestety kominka i portalu z Adamem i Ewą. Widok z wieży ratusza pozwala dostrzec to, czego nie widać z dołu. Powiązanie przebiegu głównych ulic ze starym portem na Motławie, obfitość zieleni we wnętrzach bloków, kontrastującą z nią czerwień dachówek i ogrom kościoła mariackiego, którego budowa trwała od 1343 do 1502 roku. Idąc ulicą Długą, rzadko dostrzegamy jej wyraźnie stąd widoczną esowatą krzywiznę. Także długi targ wygląda z góry całkiem inaczej. Napis na zegarze słonecznym z 1588 roku napomina: dni nasze są cieniem. Długi targ to jeden z najpiękniejszych placów Europy. Nie mogło tutaj zabraknąć podobizny boga mórz Neptuna. Fontannę projektował Abraham van den Blok. Ustawiono ją w 1633 roku, już po śmierci artysty. Rzeźby są dziełem Wilhelma Richtera i Jana Karola Sztendera. Orły dodano w 1761 roku. Fasadę dworu Artusa z 1481 roku, przebudowywaną dwukrotnie, zdobią postacie dawnych bohaterów, dzieła Abrahama van den Bloka, a portal podobizny króla Zygmunta III i królewicza Władysława. Na odtworzone ze zniszczeń drzwi domu ławników wrócił orzeł. Przywrócone do życia piękno królewskiego Gdańska. W fasadzie złotej kamieniczki wzniesionej w latach 1609-1617 dla burmistrza Szpajmana większość rzeźb jest autentyczna. Wyczarowali je w kamieniu Abraham van den Blok i Hans Voigt. Są tu królowie Polski, cesarze Rzeszy, mitologiczni i antyczni bohaterowie. Napis pod alegorią miłosierdzia głosi: cnotę kochaj, a cię uszczęśliwi. Zechcesz ją uciskać, a zgniecie cię. A oto Horacjusz Kokles, który w pojedynkę odpiera nawałę wroga, i Camillus, ratujący Rzym przed Gallami.
Domy często zmieniały właścicieli. Obok Schmidenów, Geblów, Francjusów pojawia się Królewska Poczta i dom cechu Mierników Zbożowych. Bramę Zieloną, wzniesioną w 1569 roku przez Hansa Kramera, przeznaczono na rezydencję polskich królów. Przez Most Zielony, niegdyś zwodzony, i ulicą Stągiewną wracamy do Stągwi Mlecznych. Wielką Stągiew wzniesiono w 1519 roku, małą, zwaną Dzbankiem Śmietany, w połowie XV wieku. Długie pobrzeże jest zawsze pełne życia. Żuraw z 1444 roku należy obecnie do Muzeum Morskiego. Dawne winne pobrzeże łączy Żurawia z pobrzeżem rybackim, gdzie niegdyś sprzedawano ryby prosto z kutrów. Za basztą Łabędź zaczynają się tereny Zamku Krzyżackiego, rozebranego przez gdańszczan w 1454 roku. Do Muzeum Morskiego należą także trzy spichlerze na Ołowiance. Panna, Miedź i Oliwski. Tutaj odbudowa jeszcze trwa. Gotycka Brama Mariacka i renesansowy Dom Przyrodników tworzą zachwycającą całość. Bramy wodne służyły administracji portowej. Najstarsze w Gdańsku zestawienie herbów Prus królewskich, Polski i Gdańska umieszczono nad łukiem Bramy Mariackiej tuż po roku 1457. W herbie Gdańska od strony ulicy Mariackiej ktoś pomyłkowo pozłocił białe krzyże. Ulica Mariacka cieszy się zasłużoną sławą najpiękniejszej. Tutaj każdy dom ma przedproże, a podczas deszczu ozdobne żygacze plują wodą. Cudowna harmonia kamieniczek, portali i przedproży, wyczarowana rękami dawnych i nowych mistrzów. Nad baśniowo piękną ulicą wznosi się majestatyczna ściana kościoła mariackiego. Na środkowej szczytnicy najpiękniejszy gotycki krzyż Europy z roku 1440. Kaplica Królewska z 1678 roku wspaniale rysuje się na tle kościoła widzianego od strony grobli. Portal od strony ulicy Szewskiej ozdobiono kopią Zaśnięcia Maryi Jana van der Matena. Wnętrze największego ceglanego kościoła świata może pomieścić 25 tysięcy ludzi. Powierzchnia sklepień wynosi pół hektara.
Obecna chrzcielnica pochodzi z kościoła świętego Jana, z dawnej, sprowadzonej w 1557 roku z Holandii, zachował się gipsowy odlew. Także obecna ambona pochodzi z kościoła świętego Jana. Z dawnych 47 ołtarzy zachowało się do dziś 21, ale większość przetrzymują muzea, głównie Muzeum Narodowe w Warszawie. Ukończony w roku 1517 ołtarz główny jest dziełem mistrza Michała. Ostatnią cegłę sklepienia położono w roku 1502. Ukończony w 1470 roku zegar astronomiczny jest drugi co do wielkości na świecie. W 1990 roku znów zaczął funkcjonować po 437 latach zaniedbania. Wskazuje godziny, pozycję Słońca i Księżyca w zodiaku i fazy Księżyca. Po podłączeniu tarcz kalendarza będzie można odczytać datę, dni tygodnia i wiele innych danych. A na scenę u góry będą wychodzili apostołowie. Witraż pod organami wykonano w 1899 roku w Trewirze. Organy z roku 1629 znajdowały się przed wojną w kościele świętego Jana. Odbudowano je dzięki współpracy ludzi dobrej woli w Polsce i w Niemczech. Instrument liczy 46 głosów i należy do najlepszych w kraju. Wysoka, na 78 metrów, wieża mariacka jest świetnym punktem widokowym. Jak pięknie stąd wygląda wieża ratusza z figurą Zygmunta Augusta. A tak prezentuje się z wysokości ulica Mariacka. Patrząc na kolorowe miasto, trudno uwierzyć, że w roku 1945 były tu same ruiny. Na horyzoncie morze, źródło bogactwa i okno na świat. Zegar słoneczny sporządził w 1533 roku Wawrzyniec Zachał. Łączna powierzchnia ogromnych okien wynosi ćwierć hektara. Wieżę kościoła ukończono w roku 1466. Ulica Piwna. Najbogatsze przedproża powstały w epoce baroku. Czerwony, owalny kamień przypomina rubin w gigantycznej broszce. Wielka zbrojownia wzniesiona w latach 1601-1609 przez Antoniego van Obergena nie ustępuje pięknością jego słynnemu zamkowi Hamleta w Elsynorze. W fasadzie widać jeszcze ślady dawnych, bogatych złoceń. Rzeźby fasady są dziełem Abrahama van den Blocka z Mechelen i Wilema Barta z Gandawy. Targ drzewny należy już do Starego Miasta. Pomnik Jana Sobieskiego, dłuta Tadeusza Baroncza, ufundowało sobie w 1897 roku miasto Lwów. Odbudowany w zewnętrznym kształcie wielki młyn nie produkuje już mąki. Wieża świętej Katarzyny z hełmem z 1634 roku mieści 37 dzwonów nowego Carillonu.
Potężny budynek wielkiego młyna ma 41 metrów długości i 26 szerokości. Ratusz Starego Miasta z lat 1587-1594 z wdzięczną wieżyczką na dachu jest jednym z pierwszych gdańskich dzieł Antoniego van Obergena. Kościół świętej Brygidy, będący pozostałością założonego w XIV wieku klasztoru, w najnowszych czasach odegrał wielką rolę jako kościół Solidarności. Dom kaznodziejów, wzniesiony w 1602 roku przez Antoniego van Obergena, był niegdyś plebanią kościoła świętej Katarzyny. Popularna wieża Jacek nosiła dawniej nazwę Patrz do kuchni. Kościół świętego Mikołaja sięga tradycjami roku 1227, w którym święty Jacek przyprowadził tutaj dominikanów z Krakowa. Większość wystroju wnętrza zachowała się. Koronkowe szczyty zaczętego w 1422 roku kościoła świętej Trójcy pochodzą z roku 1514. Ich twórcą był prawdopodobnie czynny także w Wilnie Michał Enkinger. W tym mieście nawet dworzec kolejowy jest cennym zabytkiem. Od czasów jej posadzenia aleja prowadząca do Politechniki bardzo wyrosła. Neorenesansowy gmach uczelni służy coraz to nowym pokoleniom studentów. Katedra w Oliwie. Wieże fasady pochodzą z roku 1350, portal z 1688, hełmy wież z 1771. Katedra jest najdłuższym kościołem w Polsce. We wnętrzu widoczne są jeszcze ślady romańszczyzny. Dawny ołtarz główny z 1606 roku. Sklepienia zdobią herby gdańskich rodzin. Obecny ołtarz główny z 1688 roku z obrazem Andrzeja Stecha i 150 główkami aniołków. Wspaniała ambona powstała za rządów opata rybińskiego w XVIII wieku. Sławny park opacki należy do najpiękniejszych w Polsce. Rośnie tu kilkaset gatunków egzotycznych drzew. W rokokowym pałacu opatów gościł często Ignacy Krasicki, który pisał tutaj swoją Monachomachię. Uzdrowisko Sopot powstało z inicjatywy napoleońskiego lekarza Jana Hafnera, który w 1824 roku wybudował pierwsze łazienki. Piękny dom zdrojowy uległ zniszczeniu w czasie wojny. Reprezentacyjny hotel funkcjonuje nadal. Wspaniała plaża, łagodny klimat i malownicze położenie ściągają w sezonie do Sopotu licznych gości.
oto niespodzianka. W sierpniu 1991 roku odwiedziła Gdańsk koga hanzeatycka, zrekonstruowana na podstawie wraku z około 1380 roku, znalezionego w Bremerhaven. Był to dziewiczy rejs tego niezwykłego statku. Stanął przy długim pobrzeżu w pobliżu mostu, zwanego niegdyś Mostem Kogi. Przywiózł do Gdańska tradycyjne towary, sól z Lineburga i przyprawy korzenne. Zabrał w zamian worki ze zbożem. Burtę Kogi ozdobił wykonany specjalnie do tego celu piękny herb Gdańska, dwa białe krzyże i złota korona, którą w 1457 roku dodał król Kazimierz Jagiellończyk.